Drop it. Cześć kochani, z tej strony Adamek, zapraszam na kolejny odcinek z Battlefielda 4. Wiem. Oj, ale mam za głośne, panie Janie. Wiem, że tydzień temu nie było odcinka, no ale już wam tłumaczę, dlaczego stało się tak, a nie inaczej. Ale słuchajcie, ja tu nie wiem, będę wam tłumaczył i nie będę tu stał. Ponieważ jakiś podgląd też musicie mieć, ale coś tam jedzie. Wow! I to nie jeden ten pojazd. Spróbuję ich tu zaskoczyć. A on wiedział, że tu jestem. Ej, nie. Może do przodu i do tyłu trochę. Nie ma go. Ty co tam tak wysiadujesz? No nie ma opa. Wow! A on tu był. Wow! Ale no pancer! Pancer Faust! Nie pancer! I tak to się skończyło. 2-1 to nie ma szans, absolutnie. To tak samo jak dwie dziełchy na ciebie trafią, to ty się bez szans. No ja? Tak to je? Pamiętaj, ty może na jeden czunek, a one mają miejsc więcej. No, to pamiętaj. Dobra, ale wsiadniemy do mojego opancerzonego traktorka. To jest mój ulubiony pojazd w tej grze. Znaczy, jeśli chodzi o takie ciężarówki. Fajny ma ten przód. No ale przechodząc do rzeczy, dlaczego nie było ostatnio odcinka, no napisałem wam wyjaśnienie na aktualnościach. Wow, jest tu, na co ja wjechałem? Fuck. Kurde, no zacząłem nagrywać. Magiczny przycisk nagrywania. I co? No i właściwie pstro. No i sytuacja była taka, że no miałem prawdopodobnie niechcianego gościa na moim komputerze, dyskach. Ponieważ wszystko zaczęło mi się tam pierniczyć, jedna gra, druga gra, farming mi tam strasznie takie rzeczy odwalał, no to mówię, nie, no format już jest koniecznością. No i ten format, a wiecie jak to jest z formatami, wszystko trzeba przerzucić, a ja jeszcze mam tysiące materiałów, do obrazki, pierdoły, no i musiałem to przerzucać na pendrive'a jednego, drugiego. Gdzie musiałem czekać, aż to się sformatuje, później wszystkie aktualizacje pościągać, poinstalować wszystko, no i się nie wyrobiłem na niedzielę. Za to was przepraszam, no ale słuchajcie, mieliście czas, aby nadrobić pozostałe odcinki. Także myślę, że tutaj nic złego się nie stało. Czasami trochę spokojnie zaszkodzi. Mogę ja czymś strzelać tutaj? Nie. No i taka to była historia z tym moim komputerem. Mimo już Dzień Kobiet wtedy był, kurczak, ja nic nie dałem. Ej, ale o, słuchajcie, ale to tu będzie miejsce. O! Nie, no kurde, znów mnie zastrzelił. O! Myślałem, że tu nie będzie nikogo. No jeszcze ste wziął moją broń, nie? A to ci cwaniak. Słuchajcie, ja mu nie odpuszczę, nie. Ja mu nie odpuszczę, absolutnie. Ja mu nie odpuszczę, chodź tu. Tak to się ze mną nie będziesz bawić, syneczku. Nie w tym życiu. Przyjdzie, no nie w tym życiu. Nawet to ci nie pomoże! Wow!
Wy to widzicie? Czy wy to widzicie? No Nino, Adamek, weź się do grania, bo normalnie widzowie to za chwilę poszaleją. Jak ja będę tak grał. Spokojnie, to też nadrobimy. Słuchajcie, teraz się dajemy. Dajemy się do gry. Bo nie ma co, bo tu za dużo ja się dzieje. Tym razem może z piechoty będzie lepiej. Z buta, tak zwanego. No dokładnie, żebyś wiedział. A jak w ogóle widzicie, gram na mapie, ona się zwała Operacja Zamieć. Tryb rzecz jasna podbój, ale... Ja już na tej mapie wcześniej grałem, ale ta mapa, kurcz, ona zrobiła na mnie takie wrażenie, że ja mówię, o cholera, nie, ja sobie bardzo chętnie nie zagram. Jak wszedłem na Battlefielda, to tylko myślałem o tej mapie, kurczaki, bo strasznie przyjemnie mi się na niej gra. Szczególnie ten taki pojaździk, ten taki latający, szybujący. Na niego to najbardziej czekam, tylko żeby go jakoś to dorwać. Teraz dorwiemy tego! Snajpera. Można? Można. Ale oni mają tutaj pojazdów. No w tiketach wygrywamy, ale jednak... Co by tu nie powiedzieć. Pojazdów tu mają od cholery dookoła i... Szczerze mówiąc, nie wiem z jakiej strony się do nich zabrać. Ale ty pani nie strzelaj mi przy samym uchu! Bo mnie tu wszystkich zwabisz, no właśnie o tym mówiłem! Kurde, mówię. No kupa, no po prostu kupa, nie? Co za baran przyszedł mi tu, strzela mi tu przed nosem. No widzisz, chłopie! Że ja tu próbuję ogarnąć w miarę cicho wszystko. Właśnie to jest strasznie wkurzające. Szkoda, że nie można, nie ma czegoś takiego w tej grze, że można wyłączyć po prostu sobie opcję odradzania się na sobie i była gitarka po prostu, nie? A co tu się dzieje? Aha. Za mój pojaździk! Słuchajcie, widzieliście co on zrobił? On mi ukradł ten fajny mój pojazd. Za to nie. Słuchajcie, zrobimy teraz tak. Myślę, że to będzie w miarę mądre. Żeby dać tu po prostu miny. Ja sobie tak myślę, że kiedyś tu musi podjechać, nie? Aj, ale to nie jest takie zbyt celne. Ale strasznie jasno, ten śnieg odbija światło tak, że nie da się w ogóle celować. No jak widzicie, mapa jest świetna, po prostu kurczak, jak jeszcze jest ta zamieć. To jest mega, mega, mega fan. Tylko teraz słuchajcie, co my tu właściwie mamy zrobić mądrego? No, musiał tego gościa zniszczyć tylko. Jego gościa pojazd. Tylko za bardzo to ja nie mam czym tu. Dobiegniemy do tunelu. Raczej nas to nie powinni zauważyć, chociaż... Ten pojazd jest strasznie zwrotny i... Wow, ale tu tunel! Aj, załatwiłem go! Yeah, ja nie wiedziałem, że tu ktoś może być! Że tu w ogóle takie tunele są! Ta mapa robi coraz większe wrażenie na mnie. Rwaliśmy go! Mamy go, pany! Słuchajcie, bo tu ktoś jeszcze jest. Tam uniekaś. Tam ktoś jeszcze był. Ja wiem, że go nie widać, ale on tu jest. Dobra. Teraz spokojnie przejmijmy ten punkt. I będzie jakiś punkt odniesienia. W razie przewaga jest na tej mapie, więc... Ma na mapie w tiketach, na tej mapie. Więc myślę spokojnie, no tylko teraz... Co my tu weźmiemy?
A te pojazdy też są super. Włącz i włącz reflektory. Wow, 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 wow. Kurde, znów coś tam za mną we mnie strzela! Strzela we mnie, kurde, mol! Kurde, trafił mnie! BTR! Czaszka na łopak i myśli, że fajny! Och, mamo, tato, córko, siostro! No i teściową! Trzymcie mnie, bo nie wytrzymam normalnie! Aż ty tu na co drodze, patrzcie! Teraz robimy tak! Teraz robimy tak! No właśnie, zrobimy tak. Nie, no słuchajcie, koni, nie wymagajcie tutaj mi jakiejś specjalnie profesjonalnej gry. To jest przede wszystkim zabawa, tak? Gioty, pamiętajmy. Gramy to dla siebie, nie dla kogoś. Gram tak, jak mi się podoba. Tak, jak umiem na daną chwilę. Ale ja sobie chciałem nim polatać. To tylko mnie tym śmigłem tutaj nie śmignij. No i patrz, jak oni bandą jadą, patrzcie. Ja się nie dziwię, że oni, kurde, robią nam tutaj taki chaos. Słuchaj, ja tu spróbuję C przyjąć, bo coś tu musimy się ruszyć, nie? O, 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 o. Strzelają, strzelają, strzelają. Kurde, szum jest na imną. Czym jedno mówi nie wydrzymia? Major Bomb. Bobo. Bobo mnie zdejmu, no. Widziałeś to? Ale mi się chce spać. Masakracja. Ale teraz mnie spanie złapało, ale dzisiaj był ciężki dzień w szkole. No. Teraz słuchajcie, co ja bym tu musiał wybrać? Za bronię M40A5. Tutaj C przejmiemy, ale przydałoby mi się coś lepszego, coś mocniejszego, by móc załatwić więcej tych pojazdów, no. Się nam wparzyli tam na B. No za bardzo nie wiem, w którą stronę teraz się ruszyć. Szturmowiec nie, wsparcie też raczej nie, technik lub po prostu zwiadowca. To weźmiemy z lotu ptaka. Zobaczmy, jak to wygląda. Włączajmy wszystkie perdełki, cyk, 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 cyk. Aha, tu nie ma, cyk, cyk, cyk. Ale rozglądaliście może się kiedyś w tych maszynach wszystkich. Patrzcie, ile tu przełączniki wszystkich pierdół. No, ładnie to wygląda. Ładnie to wygląda. Jakaś klawiaturka tu. Może też sobie BF opykają w tak zwanym międzyczasie. No dobra, spokojnie teraz. Podlećmy gdzieś tutaj. Ulokujmy się może w jakimś dobrym miejscu. Słuchajcie. Tak, żeby móc ostrzeliwać właściwie wiele punktów. To jest taka dobra górka, no ale... Wow, 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 wow. To nie ten przycisk! Już zapomniał, że nie ma zwiadowcy. A ja myślę, że ją mam. No dobra, no to w takim razie trudno, jak to się mówi.
Uuu. Ła. Ła. Oj, zleciał na klata. Dobra, stuń. Stuń, edek, skrajnych redek. A, zaskoczmy go z tyłu, zaskoczmy go. Nie wiem, na ile nam się to zda. Ale kto nie próbuje, to nie wygrywa. Czekajcie, tu jest takie przejście, widzicie to? I on będzie miał tu ciężko zerknąć, a ja mu tu trzasnę! Z góry tym RPG-iem. Wow, wow! Ale co, zniszczyłem go? I znów ta kupa. Dajcie mi się czegoś napić, bo nie wytrzymam tu zaraz. Sorry za klipanie, ale takie mocniejsze. Nie mówię brzydko co. Także mamy teraz sytuację taką. 300 ponad tiketów do 100. Przeciwnicy mają 4 aż punkty, ja mam 2 i teraz tak, żeby coś zrobić mądrego, a nie głupiego, tak jak zwykle. Dobrze było trzymać się jednak razem, nie? Ale mamy lawa tego, więc może spróbujmy. A ty, Heinz, ja zapomniał. A widzieliście się właśnie, jak ty się zakopał, patrzcie, ty. Myślał, no właśnie, tak swoją drogą zakopał. Ja rozumiem te takie latające te, ale patrzcie te. To ty na kółka, to każdy wszędzie wiedzie, no. Raczej by, szczerze mówiąc, myśląc śnieg, to on tutaj powinien stać. Się nigdzie tu nie ruszyć, nie? No ale... Jak widać, mu się tu udaje co nieco. Teraz cię złapiam! Teraz masz mój! Aj, ale tu jakiś cwaniak nas jeszcze podeszł, czekajcie. Za chwilę go załatwimy. Słuchajcie, teraz robimy tak. Wow. On już nas strzelał. On mnie tu już widział. Najpierw się muszę trochę naprawić. Tralala. Kurczaki, no a chciał już jak zabysnąć. Wyszło tak jak zawsze. O, tu mamy... Dobre miejsce, jak to mówią, do skąpienia. Patrzmy, no może coś się tu urodzi. Tylko z której strony, jak tam jeżdżą te pojazdy. Chyba tu tak lepiej przy tych kamieniach się przyczaić. Niech tak moje kolory z tym kamieniem się zmieszają. Niech właściwie mnie tu nie widzą. Ale czy ja go stąd trafię? Ja mam problem w kurę trafić z metra, co dopiero w żołnierza. Z kilkuset metrów. Ale słuchaj, kolego! No właśnie. No właśnie, jedziemy z nim. I z tobą zakończę tą wojnę, słuchaj. My teraz damy radę, my teraz pokażemy, jak to się robi. Tu jakieś czołgi powywracane. Tu było jakieś takie... Zasypane. Wow. Nie uciekniesz przede mną! Moja zemsta i tak nadejdzie. Ale uważaj, bo ty tam masz dwa. Oni chyba jakoś grają razem ze sobą. Dlatego my tu mamy kłopot z wszystkim. Wow! Ale no zdupnął. I to od tyłu! Widziałeś to? Ale jest to ten pojazd! Tak go chce. Słuchaj, jak tyś mi westera to... To ja mam prawo... Ci teraz podłożyć to. Słuchaj. Jest sumy! Nie tak do końca, ale sumy, patrz. Patrz. Takie to jest fajne.
Nie! Teraz już nie chcę to leczyć! No, no, ja... Patrzcie, jak ty się tam przy porowej stronie, widzieliście? Jak Rexiu szynka, jak polecił po szynka. Słuchaj, jutro wezmę sobie na stan szturmowca, żeby albo nie, bo to nie będzie bez sensu. Zdjęmy sobie dalej tego. Będziemy tu sprzątać. Tam ktoś był, tam też ktoś był. Słuchaj. Wow, wow, tutaj nie głupiejcie, nie szalejcie, bez przesady. No, no wiem, że myśmy stracili, jak to się starusz. Sobie zrobimy tu porządek zaraz. Kurde, no szkoda, że to nie jest jakieś nastawiane, albo coś w tym stylu. Nie, nie, tutaj na zewnątrz nie ma się co bawić. Ja wchodzę do środka i tu zrobimy porządek z tymi wojołkami właściwie! No. Hopy, 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 co wy tu żeście narobili? A jo, wągołdą, zróbmy to tak chyba lepiej. No tu jest jeden w produkcji, ten taki latający. Ale on dopiero się produkuje, to jeszcze musimy chwilę poczekać, aż on się wyprodukuje, nie? Żurako. Ale ci tu pieprz tam tym. Ale zoucnie, ale słodko. Aj. Jest! Zniszczył go! I tego kolesia też tam. A mąż ci dobrze! A mąż ci dobrze! Najważniejsze, że dobrym akcentem zakończono rozgrywka. To jest grunt. A jeszcze by prawie. Ju dostał, a dostał, a ją to widział. Jeszcze chwila, abyśmy ich wszystkich tam rozpykali. Widziałeś? No, nawet te pojazdy mi nie pomogły i tak my wygrali. Dobra, drogi widzu, ty mój ukochany, nie zapomnij komentować, aby bądź aktywny i tak dalej, i tak dalej. No i co? Mam wam więcej tu powiedzieć. Ja wam dziękuję za obejrzenie i zapraszam oczywiście za tydzień. Dzień temu odcinka nie było, także myślę, że ten wam się spodobał. Taki trochę na spontanie, taki z jajami, bo takie odcinki też muszą być. Po prostu musimy się na tych odcinkach bawić, razem bawić. I wtedy będzie fajnie. Dobra, trzymajcie się, kochani. Do zobaczenia. Cześć.